Cześć, tutaj Krzysiek. Dzisiaj taki nietypowy filmik, ale dużo czasu mi zajęło rozwiązanie tego problemu i mam nadzieję, że to też komuś się przyda. Chodzi o grę Anno i inne gry, no być może jest to ten sam problem, z kolekcji klasyki była taka seria Superseller, na przykład Anno 1701. Tam było takie zabezpieczenie na tej płycie CD specjalistyczne i ogólnie są problemy w internecie, jak czytałem, z uruchomieniem teraz na Windowsie 10 tej gry. Ja powiem krok po kroku, jak udało mi się to wszystko rozwiązać. Myślę, że warto w tej kolejności, jakiej tutaj pokażę, to robić, bo być może na którymś etapie Wam się to po prostu uda. Więc na początek instalujemy grę. Z tym może być problem, jeżeli ta płyta przeleżała u Was w szafce przez dłuższy okres czasu, to tutaj należy tą płytkę teraz usunąć z tej płyty rysy. Jak to zrobić? Jest na to bardzo prosta metoda, którą też znalazłem w internecie i tutaj właśnie pokażę Wam, jak to zrobić. Tutaj macie przykład tego, jak ta płytka wygląda teraz. Kilka lat przeleżała w szafie, ta gra ma 10 lat, więc nic dziwnego, że już przez ten czas zgromadziła troszeczkę pyłków, kurzy i rys. Jak to usuwamy? Do tego proponuję użyć zwykłej pasty do zębów. Dowolna marka, dowolna jakość. Nakładamy maleńką ilość tej pasty na płytę, następnie za pomocą jakiejś miękkiej szmatki szorujemy, delikatnie szlifujemy, delikatnie mówię, trzeba uważać, robić to z wyczuciem, żeby tej płytki nie uszkodzić. Ja to robiłem tylko kilka sekund, przejechałem kilka razy, usunąłem wszystkie zanieczyszczenia, następnie kiedy tą pastę usuwamy, bardzo delikatnie tą pastę należy usuwać, ja to jeszcze szlifowałem, chuchając na tą płytę, delikatnie też, żeby nabrała całkowicie takiego lustrzanego połysku. Żadnej drobinki pasty nie możecie zostawić na powierzchni. Jeżeli to wszystko dobrze zrobicie, to najprawdopodobniej rozwiążecie problem z możliwością otwarcia płyty, przegrania i zainstalowania tych plików. Dobra, a teraz co dalej, bo to jest tak, przegranie płyty, już pomijam kwestię napędu. Teraz bardzo dużo komputerów w ogóle nie ma napędów DVD. Jeżeli jesteście jednak pewni, że Wasz napęd jest sprawny, to usunięcie rys i zabrudzeń na tej płycie powinno pozwolić Wam zainstalować. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Jeśli zainstalujecie grę, prawdopodobnie ona Wam się nie uruchomi. Co należy zrobić? Ja to poukładałem w kolejności. Tutaj leciało intro po niemiecku, więc nie ma tutaj głosu w tej grze. Pierwsze, co należy zrobić, pobrać patch. Patch ze strony Cenegi, wydawcy tej gry. Co ciekawe, pomimo 10 lat dalej ta strona bardzo fajnie działa. Ten patch jest tutaj, seria Superseller. Na samym dole szukamy sobie tej serii Superseller. I ten patch sobie tutaj ściągamy. On ma 172 mega, ten patch jest też w innych miejscach. Natomiast ta strona działa najlepiej i ściągnęło mi się to dosłownie w kilka sekund. Instalujemy sobie ten patch. Ale teraz próbujemy odpalić tę grę. I pewnie znowu się nie uruchomi. Ale się nie martwcie. Ta gra zabezpieczona była w specyficzny sposób. Poprzez łączenie się z takim serwisem, który już teraz nie działa. Wchodzimy sobie na stronę, ale sam producenci jak gdyby przewidzieli to. I ta strona udostępniła narzędzie wyłączające ten sposób komunikacji i sprawdzenia autentyczności. Należy tylko zainstalować odpowiednią wersję do Waszego systemu operacyjnego. Ten link do tej strony podam w opisie tego filmiku. Mam nadzieję, że to się również komuś przyda. Wchodzimy sobie na plik ten, jeżeli mamy wersję 32-bitową lub na ten poniższy, jeżeli mamy wersję 64-bity. Jak nie wiecie, jak to sprawdzić, pamiętajcie, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na ten komputer w Windowsie 10 i tutaj Wam się powinno pojawić typ systemu. 64-bitowy to jest u mnie mój system operacyjny. Więc ściągam ten pliczek. Niewielki plik. Po ściągnięciu instalujemy go. Kiedy to wszystko zrobimy, możemy uruchomić grę. Ale teraz, co jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja miałem zapisane save'y z tej gry. Miałem swoje save'y, ale nie wiedziałem, gdzie je należy wgrać. Gdzie ta gra zapisuje profile. Kiedy tę grę po raz pierwszy uruchomicie, ona Wam każe zrobić profil. To jest fajne rozwiązanie, zapisuje Wasze postępy, ale gdzie przechowuje te profile, kiedy chcemy sobie je tam wrzucić z powrotem w Windowsie 10. Zainstalowałem to w Windowsie 10. I teraz pokażę tą ścieżkę, krok po kroku, gdzie ona jest. Na początek musimy sobie kliknąć mój komputer i przechodzimy na dysk C.
Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, w widoku, w opcjach należy kliknąć zakładkę widok i wybrać pokaż ukryte pliki, foldery i dyski. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będziecie mogli znaleźć miejsca, gdzie zapisuje gra Anno 1701 profile. Jak już to macie uruchomione, wchodzicie teraz w użytkowników, wybieracie swój domyślny profil, następnie wchodzicie w katalog app data, następnie local i teraz jest tutaj magia, naprawdę, ale musicie to zrobić. Virtual Store, to jest taki katalog na samym dole. Tutaj macie program Files i jest Anno, voila. I tutaj mamy oto, proszę, profile. I tu są moje profile. I tutaj możecie swój profil rzucić, jeżeli macie zapisany. Warto sobie, jak sobie tą grę skończycie, skopiować te profile w jakieś miejsce, żeby sobie mieć. Ja na przykład lubię sobie mieć zapisane save'y w konkretnym miejscu. Bo czasami grę odinstalowuję, lub trzeba przeinstalować system, lub dysk, sformatować i wtedy co? Na nowo wszystkie postępy? No nie. Teraz wiele gier zapisuje w chmurze, Steam tak robi, tak inny, tak dalej. Natomiast ja gram dużo w stare gry, gdzie trzeba o te save'y i te swoje postępy dbać. Zresztą tak było kiedyś i myślę, że to jest dobre, bo to należy o tym też troszeczkę wiedzieć, jak to wszystko wygląda. I to właściwie wszystko. Wróćmy sobie do naszego trailera z gry Anno 1701. Tak to wyglądało, 2008 rok, to musiało robić wrażenie niesamowite. W ogóle fajna gra. Ja będę grał dalej w tą grę na Twitchu. Jeżeli macie ochotę śledzić moje przygody, to zapraszam na kanał. Postaram też się na YouTube'a wrzucać te filmy. No, lubię tą grę i bardzo mi się przyjemnie zawsze w nią grało. A nie jestem pewny, czy skończyłem tą grę, więc... myślę, że skończyłem, ale nie pamiętam, więc... Muszę ją sobie pograć jeszcze, tym bardziej, że na kanale zacząłem mój kanał od tego, że wrzucałem gry z serii Anno. Bo ja lubię tą grę, fajna, strategiczna gra, wiele się można z niej nauczyć, taka spokojna rozgrywka, taki relaks. To tyle. Mam nadzieję, że filmik się przyda. Dzięki za uwagę. Hej.